Witam, witam serdecznie z Ogrodu Marzeń. Dzień dzisiaj piękny, słoneczny, chociaż bardzo chłodny. Wprawdzie dzisiaj jest kwiecień, nie 15 maja, ale 15 maja obchodzimy w Polsce Dzień Polskiej Niezapominajki. To święto obchodzimy od kilkunastu lat, ale niezapominajki w naszym ogrodzie już prawie że przekwitają. I gdy nadejdzie 15 maja, to z niezapominajek zostaną już tylko zielone liście. Przyroda w tym roku bardzo przyspieszyła, a 15 maja obchodzimy właśnie Dzień Przyrody, Dzień Natury i wszystkich środowisk, osób związanych z przyrodą, ogrodników, leśników, rolników i tak dalej. Jak ta maleńka, pospolita, bardzo delikatna, bardzo krucha roślinka stała się symbolem tego bardzo pięknego święta wiosny. W naszym ogrodzie rosną niezapominajki o kwiatach niebieskich, błękitnych i kwiatach różowych. Nie mamy niezapominajek o kwiatach białych i tworzą one tutaj bardzo piękną rabatę, bardzo długą rabatę z liliowcami. Jest jeszcze druga, mniejsza rabata z niezapominajkami. Ja przez długi czas pracowałam, aby ta rabata tak wyglądała. Niezapominajka, choć lubi się wysiewać, to jednak ma takie swoje miejsca. Nie wszędzie będzie chciała dobrze rosnąć, ale udało mi się tutaj utworzyć taki błękitny łan. Jednak trzeba pamiętać, że jest to roślina, która potrafi być bardzo ekspansywna. Co zrobić, aby ograniczyć jej ekspansywność? Jest na to sposób. Gdy zaczyna przekwitać, trzeba ściąć kwiaty, zanim zawiążą się nasiona. Chyba że potrzebujemy nasion, aby utworzyć sobie większą jakąś rabatę, no to wtedy trzeba poczekać. A jeżeli jest tak już tutaj, jak u mnie, porośnięte niezapominajką, to można sobie kwiaty ścinać, zanim zawiążą się nasiona. I ja właśnie tak robię. Dlaczego? Dlatego, że jest to roślina wieloletnia. Zawsze gdzieś tam się jeszcze wysieje na rabacie i tworzy takie piękne niebieskie kobierce wśród liliowców, a mnie właśnie brakuje takich roślin, które byłyby ozdobą liliowców, zanim te liliowce zakwitną. Dlatego też staram się dopasować różne rośliny, które jednocześnie dobrze współpracowałyby z liliowcami, a nie zagłuszały je. I tak właśnie powstał tutaj piękny łan błękitny i obchodzimy w kwietniu Dzień Polskiej Niezapominajki. Tak u mnie wygląda ta błękitna rabata. Niezapominajki pięknie się tutaj wysiały. Pilnowałam i teraz pilnuję, aby nie wysiewały się w innych miejscach. Drobniutkie, kruche kwiaty, ale jakże piękne. Żabie oczka. A ja już pożegnam się z Państwem i życzę miłego dnia. Do zobaczenia.